Na włoską wyspę Lampedusa docierają kolejne łodzie z Afryki. Komisja Europejska nie ma innego pomysłu na rozwiązanie tego problemu, jak przerzucenie odpowiedzialności na wszystkie państwa członkowskie. Polski rząd sprzeciwia się przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Na włoską wyspę Lampedusa przybywają kolejni nielegalni imigranci z Afryki. Mieszkańcy wyspy protestują. Włosi mają dość nielegalnej imigracji, która zakłóca ich spokojne życie. Lampedusa mówi dość, nikogo więcej. Musimy wysłać wiadomość do społeczności europejskiej, że Lampedusa nie może dłużej tego tolerować. Mam w domu małe dzieci, chcę je ochronić, a nie wiem, co się z nimi stanie w przyszłości. W miniony weekend wyspę odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała opracowanie planu działania. Szefowa Komisji nie pozostawiła jednak złudzeń. Europa nadal będzie zalewana imigrantami z Afryki i Bliskiego Wschodu. Najskuteczniejszym środkiem przeciwdziałania nielegalnej migracji są legalne ścieżki i korytarze humanitarne. Zaoferujemy migrantom realne alternatywy poprzez przyjęcie pomocy humanitarnej. To bardzo ważne, aby przełamać błędną narrację przemytników. To oznacza jedno, wdrożenie unijnego mechanizmu przymusowej relokacji imigrantów. Polski rząd jest temu przeciwny, czytamy w oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego. Jedynym pomysłem brukselskich elit jest relokacja imigrantów z Lampedusy do innych krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski. To jak gaszenie pożaru benzyną. Bo nielegalna imigracja to konsekwencja nie tylko błędnej polityki Unii Europejskiej, ale także sytuacji w samej Afryce. Wskazuje politolog dr Aleksander Kozicki. Tu nie będzie dobrego wyjścia z tej sytuacji, nie będzie to żadna dżentelmeńska umowa. Jedynym racjonalnym postępowaniem jest po prostu niewpuszczanie tych biednych, zdesperowanych ludzi. Nielegalni imigranci z Afryki najczęściej oczekują lepszego życia, ale wcale nie zamierzają pracować. Są roszczeniowi i nierzadko niebezpieczni. Ich postawa i kultura jest diametralnie inna niż europejska. Bardzo często są bez dokumentów, albo te dokumenty są podrobione. Bardzo często również, proszę Państwa, jest trudna do ustalenia ich tożsamość. Podkreśla rzecznik i poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dlatego partia rządząca przestrzega przed unijnym mechanizmem relokacji także w swoim najnowszym spocie i pyta, jaką decyzję podjęłaby opozycja. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Ta różnorodność daje naprawdę świetne efekty. Partia rządząca przypomina, że opozycja poparła unijny mechanizm relokacji na forum Parlamentu Europejskiego 2 lata temu, gdy nielegalni imigranci sprowadzani przez białoruski reżim atakowali naszą wschodnią granicę. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił o nich tak. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. W minionym tygodniu na antenie Polsat News poseł KO Artur Łącki zadeklarował gotowość do przyjęcia nielegalnych imigrantów do Polski, gdyby wybory wygrała opozycja. Trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy imigrantów, to na pewno powinniśmy. Jesteśmy na tyle silnym, na tyle bogatym krajem, że możemy to zrobić. W październikowym referendum jedno z pytań będzie dotyczyć właśnie nielegalnej imigracji. Warto zagłosować za tym, żeby Donald Tusk nie urządził tutaj w Polsce kolejnej Lampedusy. Opozycja bojkotuje referendum, co również jest znamienne, zaznaczył minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Właśnie okazuje się, że ten demokratyczny głos wyrażony w referendum jest jakoś strasznie Donaldowi Tuskowi i jego kolegom niewygodny. Dlaczego jest niewygodny? Ano właśnie dlatego, że Platforma Obywatelska jest partią opowiadającą się za relokacją nielegalnych migrantów. Jeżeli większość Polaków sprzeciwi się unijnemu mechanizmowi relokacji nielegalnych imigrantów, wynik referendum będzie wiążący dla przyszłego rządu.